Jedną rzecz trzeba wam powiedzieć. I to nie jest tak, że witajcie na kanale, tylko żegnajcie, by się chciało rzec. Opowiemy o smutnej stronie bushcraftu. O smutnej stronie użytkowania rzeczywistości leśnej, słuchajcie. Wiecie, jaka to jest strona? To jest taka strona, że trzeba po prostu już opuścić las. Tu już szara pora dnia się zrobiła i trzeba już po prostu no iść. W ogóle by się zostało, ale trzeba iść, nie? No i to czynimy. I to czynimy. Także już nie ma jakiejś tam fajnej scenerii. Już są jakieś miejsca, gdzie metry są, jak widzicie, nacięte. O, i tyle. Także w ten sposób to wygląda. No i co, idziemy, bo a za nami zachód słońca. Co, Basia, powiesz? No trzeba iść, ale pięknie jest. Teraz las nieco inaczej wygląda niż te parę godzinek wcześniej. Zachód słońca wprowadza pewnego rodzaju mroczność, ale i las pachnie troszkę inaczej. A może to dziwnie zabrzmi, ale autentycznie las pachnie inaczej o każdej porze dnia. I rankiem inny zapach jest, i właśnie wieczorkiem też nieco inny. To fakt. No i cóż, no tak żeśmy zaczęli, może ponuro, ale i tak się śmiejemy. No bo pozytywna strona tego jest, że już wspomnienia mamy zapisane w umysłach i sercach. No i teraz, czy warto byłoby te parę godzin w sobotę siedzieć w domu? W domu to ludzie umierają przecież, nie? Jeśli bym miała powiedzieć za siebie, to nie warto, bo bym się napracowała w domu, bo to jakoś tak jest, że jedna czynność pociąga następną, a w lesie po prostu odpoczęłam. I to mnie bardzo cieszy. A co ma być zrobione, to i tak będzie zrobione, a dawka odpoczynku, relaksu, co niesie w człowieku zadowolenie, nastąpiła. Tak. Z każdą minutą kolory na drzewach się zmieniają. Więc zanim wyjdziemy z lasu, to jeszcze może tak się zdarzyć, że będzie ciemno. No, daleko aż tak bardzo nie mamy. Nie, no żartuję trochę. No więc dobrze. Będąc tutaj, jeszcze się patrzymy tam, bo tam jest zachód, a my musimy iść na wschód. Musimy iść na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Seksmisja, nie? No, idziemy na wschód. W tym kierunku idziemy. Tak, idziemy na wschód. Opuszczamy trójkąt bermudzki. I nie zbłądziliśmy. Właśnie, tak, nie wywiodło nas. I jakoś to tak wygląda, że co dzisiaj było? Dzisiaj pobuszowaliśmy, znaleźliśmy miejsce, znaleźliśmy patelnię, blat, tak, czyli blat. Płaski kamień z piaskowca świętokrzyski. Pełno takich kamieni jest w tych lasach. Jeżeli oglądaliście poprzednie filmy, to no to mogliście widzieć te kotlety. Dobre były bardzo te kotlety. Mi smakowały. Mnie również. No, pani profesor też smakowały. Pojedliśmy sobie. Wypiliśmy kawę. No i miało nie być pogadanki. No i czy ona była, czy nie była, tak naprawdę? No, niech widzowie sami ocenią, to. Tak. Bo film ma mieć tytuł
pogadanka o pogadance. I tak to właśnie jakoś jest. Za nami taka droga, a przed nami taka droga. Kochani leśni druhowie, na kanale Centurion w tym filmie ani Centurion was nie przywitał, ani pani profesor, bo to jest takie pożegnanie z rzeczywistością leśną w dzisiejszym dniu. W związku z tym, skoro opuszczamy, to po prostu nie przywitaliśmy was jakoś tak. Ale żegnamy was. Serdecznie żegnamy. I zapraszamy do użytkowania rzeczywistości leśnej i tak dalej. A na koniec zobaczcie, jak są fajnie oświetlone sosenki. O, jeszcze gdzieś tam słońce swoje robi. I tak, takie pożegnanie. Zachodzące słońce. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru.